Zastanawiałeś się, jak to jest widzieć aurę? Nie musisz się już dłużej zastanawiać. Zajęcia odbędą się 29 lipca w Gdańsku i nauczą Cię, w jaki sposób dostrzegać tę subtelną sferę przy każdym drzewie, każdym kwiecie, każdym owocu, jak i również w przypadku ludzi. Słuchajcie, bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy, że mogą postrzegać, ponieważ nie wiedzą, którędy te informacje mają przyjść. Jeżeli nie pracujemy nad swoimi fizycznymi zmysłami, to praca nad ich energią parapsychiczną jest właściwie mało możliwa. Z tego też względu nasze ćwiczenia będą opierały się na praktyce zmysłowej, będą pokazywały Wam, w jaki sposób od zwyczajnego widzenia wejść w jasno widzenie, w jasno postrzeganie, w jaki sposób od zwyczajnego słyszenia wyczulić się na słyszenie pewnych warstw muzycznych i dźwiękowych i frekwencyjnych w rzeczywistości. Pokażą również, jak widzieć dotykiem, pokażą, w jaki sposób czuć dźwięki, w jaki sposób na przykład rozpoznawać ich smaki. Tak więc słuchajcie, zapoznacie się z tym, co to jest synestezja, dostaniecie całkiem sporo ćwiczeń i zadań domowych do pracy samodzielnej, a przede wszystkim wejdziemy razem w rytuał anielski, w którym będziecie mogli wytestować swoje nowe umiejętności i nabytą na warsztacie wiedzę. Czyli na samym początku otrzymujecie pewnego rodzaju wiedzę, otrzymujecie jej całkiem sporą ilość, później wchodzimy w stan rytualny, w którym łączymy się w mocy z istotami archanielskimi, w którym wprowadzamy wszystkie intencje, które mamy w sercu bezpośrednio na ołtarz i w którym prosimy o ich dopełnienie, jednocześnie sprawdzając, którędy otrzymujemy informacje, jednocześnie sprawdzając, którędy my sami możemy wysłać na to energię, no i oczywiście otrzymując, alchemicznie mówiąc, klucze i wskazówki od istot anielskich. Zapraszam Was w ten szczególny dzień, będzie to tuż po konwencie wiedzy alternatywnej, na którym oczywiście również będę. Tym razem z nieco inną, bardzo, bardzo rewolucyjną tematyką, także zapraszam. Chciałabym, żebyście przygotowali się, że te zajęcia zmienią nie tylko Waszą niedzielę, one zmienią tak naprawdę całe Wasze postrzeganie rzeczywistości. Jeżeli na to pozwolicie, jeżeli podążycie za ćwiczeniami, które ode mnie otrzymacie, po paru tygodniach ćwiczeń, bądź też po paru miesiącach ćwiczeń, będziecie w stanie osiągnąć taki poziom swojego uświadomienia w rzeczywistości, jaki mam ja i moi uczniowie. Oczywiście wszystko jest kwestią praktyki, oczywiście wszystko jest kwestią tego, jak oswoicie swój dar, po co jest Wam potrzebny, co chcecie z nim zrobić, do jakiego stopnia będziecie umieli z niego skorzystać w swojej codziennej rzeczywistości. Ale przede wszystkim jest ważne, żebyście wiedzieli, że każdy z nas ma w sobie tę bramę, każdy z nas ma w sobie tę furtkę i absolutnie każdy z nas, jeżeli tylko skupi się choć odrobinę na oczyszczeniu swojej szyszynki, ma możliwość wejścia swoją percepcją do wszystkich wyższych światów i oczywiście do wyższego, szerszego postrzegania rzeczywistości. Także słuchajcie, szykujcie się na to. 29 lipca widzimy się w Gdańsku. Później postaram się chwileczkę w tym Gdańsku zostać. Szukajcie nas po dźwięku. To taka mała podpowiedź. Prawdopodobnie będziemy tworzyć muzykę gdzieś na plaży. Oczywiście w połączeniu z bardzo mocną, intensywną magią. Już się cieszę, kocham Gdańsk, wiecie o tym. Więc słuchajcie, widzimy się po właściwej, aktywnej stronie granicy działania. Czy przed komputerami, czy na żywo. Bądźcie. Namaste.